Bardzo dziękuję za wprowadzenie. Ja może jeszcze się usprawiedliwię, co robi ekolog na tygodniu ewolucji. Otóż ekologia to jest biologia ewolucyjna i ekologię wymyślił Darwin naprawdę. A dzisiaj chciałem mówić o czymś, co się nazywa... No dobra, działa. To się nazywa antropocen. Co to w ogóle jest? To słowo zrobiło niesamowitą karierę. Jest go pełno wszędzie, w wszystkich mediach. Jest na przykład czasopismo, które się naukowe, które nazywa się Antropocen i które już od dłuższego czasu wychodzi. To jest kolejny rocznik tego czasopisma. Następna rzecz. Jest w popularno-naukowych różnego rodzaju przedsięwzięciach. Na przykład Centrum Nauki Kopernik zrobiło wystawę o projektantach antropocenu, o samonaprawiającym się betonie oddychającym metalu. National Geographic, popularno-naukowe, bardzo prestiżowe czasopismo, poświęciło całą tutaj akcję pojęciu antropocen. W październiku ukazał się numer specjalny Świata Nauki, który jest polską wersją Scientific American. I tam również był artykuł pana Zalesiewicza, który się nazywał Warstwy Historii, ale był o antropocenie. To zachęcam państwa do przeczytania. No ale to wychodzi poza popularyzację nauk przyrodniczych. To się pojawia również w zupełnie innych miejscach. Konferencja Człowiek Antropocenu robiona przez Europejską Stolicę Kultury. Konkurs Antropocen, Postęp i Katastrofa, też o charakterze humanistycznym. Jeżeli państwo w internecie wpiszecie to słowo, wysypią się dosłownie tysiące różnych adresów. Instytut imienia Jerzego Grotowskiego. Scenografia antropocenu. Postapokalipsis, sztuka w czasach antropocenu. Mnóstwo tego typu rzeczy. Nawet na stronie internetowej CBA można znaleźć w erze antropocenu jakiś dowcip rysunkowy. Zresztą nie rozumiem, ale trudno. Tutaj tak dla ilustracji chciałem państwu puścić kawałeczek filmu, który jest o antropocenie. Też można go znaleźć w internecie. No, pokaż się na całym ekranie. Nie zasłaniam. Thank you.
życiu. No dobra, antropocen. No więc co to jest ten antropocen? No jak widać, są ludzie zdolni do dużych poświęceń, żeby jakąś ekspresję z tym pojęciem wyrazić. Ten termin się pojawił kilkanaście lat temu na jakiejś konferencji, taki dosyć znany również ekologom, chemik atmosfery Paul Crutzen użył tego słowa tak spontanicznie w dyskusji, a że to już co mamy dookoła, to już nie jest holocen, to jest antropocen. Zwracając uwagę na to, że skład atmosfery, którym się zajmował, zależy w tej chwili w znacznej mierze od człowieka. To zrobiło od tego momentu niesamowitą karierę. On to publikował kilka razy na ten temat. I dotyczyło to pewnego pojęcia stratygraficznego. Ale równocześnie ten termin przyjął się w naukach przyrodniczych bardziej biologicznych, w biologii, w ekologii, gdzie jest też takim nieformalnym pojęciem określającym to, co się w tej chwili dzieje w biosferze pod wpływem człowieka. To nie jest pomysł oryginalny. Właściwie pierwszą osobą, która na ten temat dość się jasno wypowiadała, był taki rosyjski, no jak go nazwać, powiedziałbym, że ekolog, ale wtedy takiego słowa się nie używało, który wprowadził pojęcie biosfery jako ekosystemu i przewidywał, że następnym etapem po biosferze będzie noosfera, czy to będzie taki układ na powierzchni Ziemi, który będzie właśnie przez człowieka silnie modyfikowany. O co to chodzi? Jakiego typu tutaj zjawiska brano pod uwagę? Z punktu widzenia przede wszystkim geologów, którzy traktują to jako pojęcie stratygraficzne. No, że erozja i transport osadów zmieniły się bardzo pod wpływem człowieka. Że no, na przykład na skutek tego, że skolonizowane są różne tereny, że rolnictwo zmienia postać powierzchni gruntów, że urbanizacja to jest pokrywanie betonem. No i wreszcie, że zmiany klimatu wpływają również na erozję i transport osadów. Skład chemiczny atmosfery zmienił się, oceanu i gleb. W związku z tym zmieniły się nieco cykle biogeochemiczne najważniejszych pierwiastków. Warunki środowiskowe dla całego życia na Ziemi się zmieniły, również pod wpływem człowieka, między innymi na skutek ocieplenia globalnego, zakwaszenia, pojawiły się martwe strefy w oceanie i tak dalej. No i to powoduje, że zmieniają się bioty, zarówno lądowe, jak i morskie. Zmienia się skład gatunkowy, pewne gatunki wybierają, inne zmieniają liczebność, zmieniają zasięgi. I tutaj można wszędzie przypisać jakieś sprawstwo człowiekowi. Ale o co chodzi z tą stratygrafią? Patrzymy na historię życia na Ziemi. No, historia Ziemi to jest, zaczęła się jakieś 4,5 miliarda lat temu. Niecałe 4 miliardy chyba temu lat powstało życie. Jakieś 2,5 miliarda lat temu była już fotosynteza, może wcześniej. Ten ostatni okres kilkuset milionów lat najlepiej znamy, bo są dane paleontologiczne. I dla celów lepszej komunikacji i dla lepszego ujęcia zmian, które następują w biosferze i w geologii planety, odkąd istnieje naukowa geologia, zaczyna stosować taką nomenklaturę, że poszczególne warstwy, które są związane z okresami w historii Ziemi, nazywano w różny sposób. Ustawiono pewien hierarchiczny system takiego porządkowania tych wydarzeń, które miały miejsce w historii Ziemi. Żeby nie było nieporozumień, to od wielu już lat te pojęcia, te jednostki stratygraficzne są ujęte w pewne ścisłe ramy międzynarodowych organizacji, żeby nie było nieporozumień. O tym decyduje Międzynarodowa Komisja Stratygrafii. Taką tablicę stratygraficzną publikuje co jakiś czas na nowo, to łatwo znaleźć w internecie. Oczywiście o co tu chodzi? Mamy hierarchiczny układ, to może lepiej będzie widać na takim powiększeniu fragmentu, gdzie mamy eon, erę,
okres, epokę, wiek, no to się różnie w różnych językach nazywa i w zależności od tego, jakie kryteria się stosuje, te nazwy też się mogą zmienić, nawet się mogą zmienić te podziały. Ten końcowy okres, najbliższy współczesności, ponazywał takimi greckiego pochodzenia nazwami Charles Lyell. To był ten słynny geolog, który był no, do pewnego stopnia mentorem Darwina. I on wymyślił takie nazwy: paleocen, eocen, oligocen, miocen, pliocen, pleistocen, holocen. To są z greckiego rodzaja nazwy. Cen pochodzi od keinos, to znaczy nowy. A to są takie różne, że nie taki całkiem nowy. To jest taki staro-nowy, to jest taki wczesno-nowy, a to jest taki średnio-nowy, a to jest prawie nowy, a to już jest całkiem nowy ten holocen. Chodzi o ten okres, tak, z punktu widzenia współczesności. Czyli sugestia jest taka, że skoro coś nazywamy antropocenem, no to pewnie chodzi o jakiś okres, który jest też nowy, ale jest związany z tym antropos, z tym człowiekiem. No wobec tego tak, skoro ten termin zaczął być używany przez bardzo wielu ludzi, zarówno ze strony nauk o ziemi, jak i ze strony ekologii, no to trzeba wprowadzić kryteria, które stosuje się do tych nazw zatwierdzanych przez Komisję Międzynarodową. To musi zatwierdzić Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych. Najpierw musi być placet tej Międzynarodowej Komisji Stratygrafii. W związku z tym ta komisja powołała grupę roboczą do antropocenu pod kierunkiem pana profesora Zalesiewicza, który jest brytyjskim paleobiologiem polskiego pochodzenia, ale jest reprezentowym Brytyjczykiem. I ta komisja się już kilka lat temu ładnie zaczęła się zajmować tym, w jaki sposób można by tutaj spełnić wszystkie potrzebne kryteria. Zaawansowanie tej pracy jest takie, że na kongresie geologicznym w sierpniu tego roku zgłoszono pewien postulat z uzasadnieniem, żeby taki okres geologiczny wprowadzić. Ale do tej pory zatwierdzenia tego jeszcze nie ma. To na razie jeszcze jest w trakcie dalszych prac. Jakie tam są kryteria, które muszą być spełnione? No przede wszystkim musi być jakiś uniwersalny sygnał, że od tego momentu zjawiska na naszej planecie są odrębne w stosunku do tego, co było dawniej. Do tego, co się działo do tej pory, są również znane stadia końcowe, prawda? Bo te etapy, które nazywamy tymi nazwami, no to są już w większości skończone. Holocen jeszcze trwa. Jest takie powiedzonko, że to się nazywa Golden Spike, to jest ten taki konkretny, powiedzmy, jakieś fosylia konkretne, albo jakieś konkretne minerały, czy jakieś konkretne zjawiska, które się znajduje, które uznaje się za sygnał początku tego okresu. Taki okres musi mieć określone granice czasowe, czyli trzeba wyznaczyć, no, jeżeli mamy ten złoty gwóźdź, no to kiedy on był. Dalej, taki termin ma sens tylko wtedy, kiedy jest użyteczny. To jest jedyna rzecz, co do której nie ma żadnej wątpliwości. Skoro jest już od dawna w użyciu, a jeszcze nie jest zdefiniowany tylko, no to znaczy, że użyteczny przynajmniej jest. No i trzeba ustalić, na jaką rangę zasługuje ten okres, prawda? Bo te rangi są rozmaite. Tak jak tutaj już mówiłem, najbardziej taka ogólna, takich okresów, które nazywamy eonami, to zaledwie właściwie dwa takie mamy. One są podzielone na takie też wielkie okresy zwane erami. Później następna jednostka to są okresy. Tutaj jest paleogen, neogen, to jest tak zwany, dawniej to był trzeciorzęd. I to, co jest najpóźniej, czwartorzęd, który składa się z pleistocenu i holocenu. To są epoki. I te epoki można jeszcze dzielić na wieki, a potem jest jeszcze dalszy podział, o którym nie będę mówił. Wobec tego powstało pytanie, jaką rangę temu nadać. Można było myśleć albo o tym, żeby holocen podzielić na to, co się dopiero teraz czy kiedyś w związku z człowiekiem zaczęło, i na wcześniejszy holocen, albo dać mu rangę całej epoki i skończyć z holocenem i powiedzieć, teraz mamy inną epokę. Od razu powiem, że stanęło na tym, że chyba jednak to będzie epoka. Od kiedy to liczyć? Ten pierwszy pomysłodawca, Crutzen, mówił o wielkiej rewolucji przemysłowej, która miała miejsce w XIX wieku, więc żeby się
jakiegoś konkretnego złotego gwoździa chwycić wynalezienie maszyny parowej. Jest to trochę, to brzmi trochę humorystycznie, jak patrzymy na te inne jednostki, które obejmują miliony lat i mówi się, że coś tam się zaczęło 23 miliony lat temu, a tu nagle się daje datę roczną, to trochę brzmi zabawnie, ale no, chodzi o sytuację, którą znamy z naszej historii jednak. Dyskusja, która się rozpoczęła, zaproponowała szereg innych rozwiązań. A może zacząć od tego, kiedy człowiek, czy też przodkowie najbliżsi człowieka, zaczęli stosować ogień. Wszystko się zaczęło od tego, że pewien gatunek organizmu na tej planecie zaczął stosować zewnętrzne źródło energii. Inne tego nie potrafią. A kiedy to było? No nie wiadomo, kiedy to było. Zaraz do tego wrócę. A może zacząć od tego, kiedy człowiek był już na tyle przedsiębiorczy, że spowodował wytępienie megafauny, wielkich kręgowców w różnych miejscach na tej Ziemi. To się liczy, że tam mniej więcej 14 do 12 tysięcy lat temu. A może uznać, że ten antropocen to naprawdę jest holocen. Holocen się liczy od 11 700 lat i od tego czasu mniej więcej mamy już cywilizację, mamy rolnictwo w jakiejś formie, więc może to nie potrzeba specjalnie nowej jednostki. Inni mówią, że może nie, może początek rolnictwa, ale takiego bardziej intensywnego, o którym wiemy, że miało wielkoskalowy wpływ na warunki biosfery. Jeszcze inni mówią, że naprawdę zaczęło się dziać 2000 lat temu, kiedy Cesarstwo Rzymskie najpierw czegoś dokonało, potem upadło. I tu się dużo zmieniało. Ktoś inny zaproponował, taka grupa badaczy z University College of London, 1610. Dlatego, że to jest okres, w którym dały się we znaki skutki podboju Ameryki. Tam wtedy zginęło kilkadziesiąt milionów ludzi, mieszkańców Ameryki wskutek podboju, przeniesienia chorób i tak dalej. I zmieniły się też warunki użytkowania gruntu. No wreszcie ta rewolucja przemysłowa, tak jak Krutzen proponował, a jeszcze inni mówią, tak naprawdę to te zmiany w naszym środowisku, w naszej biosferze, to nabrały intensywności w połowie XX wieku. To użycie ognia brzmi trochę atrakcyjnie, bo to rzeczywiście jest wielka nowość w historii życia na Ziemi. Kiedy to było? No są niektórzy badacze, którzy się, to jest tutaj takie drzewo filogenetyczne, człowieka, człowiek Homo sapiens jest tutaj. Nasz bezpośredni przodek był przodkiem również Neandertalczyków i Denisowian, którzy tam trochę z którymi mamy trochę wspólnych genów. Jeszcze było kilka innych grup, które nie dożyły do naszych czasów. Mniej więcej 1,5 miliona lat temu niektórzy doszukują się śladów tego, że człowiek już używał ognia. Bardziej miarodajne dane, przez niektórych wspierane, ale dalej w ciągu dyskusyjne są rzędy 800 tysięcy lat temu, w dolnym paleolicie. Ale już takie całkiem pewne dane, że człowiek rzeczywiście, i to już Homo sapiens prawdopodobnie, być może Homo heidelbergensis, używał w sposób kontrolowany ognia. To dotyczyło nie tylko tego, że można uzyskać ciepło w ten sposób, ale przede wszystkim można było poszerzyć niszę pokarmową człowieka. Człowiek mógł zacząć spożywać takiego rodzaju pokarmy, które w stanie nieprzetworzonym byłyby szkodliwe. To otworzyło olbrzymią niszę i umożliwiło rozwój populacji w znacznym stopniu. Co ciekawe, ostatnio badacze, którzy zajmują się genomem ludzkim i znają już znaczną część genotypu zarówno człowieka współczesnego, znaczy człowieka współczesnego to już właściwie cały genotyp znamy, czy Neandertalczyka i Denisowian, widzą tam geny, które są odpowiedzialne za specyficzne mechanizmy zwalczające działanie toksyn, które mogą powstawać przy paleniu ognia i mogą powstawać przy przetwarzaniu termicznym potraw. Tych genów nie mają nasi najbliżsi krewni małpy czekokształtne. Na ile, to jest prawda, to nie wiadomo. Ja pomijam kilka innych hipotez, ale jedna jest, czy propozycji, bo to nie są hipotezy. Propozycja jest taka, że być może należałoby to zacząć liczyć od 7 tysięcy lat. Jest taki badacz Rudiman, który w 2003 roku zaproponował tego typu
hipotezę, że efekt cieplarniany człowiek zaczął wywoływać już 7000 lat temu. On przewidywał, że jeżeli to jest temperatura globalna, o której mamy pewne dane, to mniej więcej 7000 lat temu powinna się zacząć trajektoria obniżania temperatury w związku z kolejnym glacjałem. Temperatura na Ziemi zależy w znacznym stopniu od specyficznych takich zakłóceń tego symetrycznego, orbitalnego ruchu dookoła Ziemi, nachylenia osi precesji i wydłużenia elipsy. My w tej chwili potrafimy dość dokładnie liczyć, jak się będzie zmieniał bilans cieplny Ziemi w zależności od tego, w którym momencie jesteśmy. No i z tego wynikałoby, że powinien już nastąpić spadek temperatury na Ziemi, a nie nastąpił. A nawet w tej chwili mamy wyraźne ocieplenie. I Rudiman i jego współautorzy twierdzą, że to jest wynik działalności już rolniczej człowieka. Jak popatrzymy na zmiany zawartości dwutlenku węgla i zmiany temperatury, tutaj są takie dwa wykresy, które o tym mówią, na podstawie próbek powietrza, które można pobierać z warstw lodu na Grenlandii i na Antarktydzie z głębokości takiej, że one sięgają wstecz 400 tysięcy lat. To są takie okresy, widać dokładną korelację między zmianami cieplnymi i, przepraszam bardzo, nie bardzo dobrze działa, i dwutlenkiem węgla. Przy czym tutaj zależność jest odwrotna niż ta, o której teraz słyszymy. Ocieplenie powoduje wydzielenie większej ilości dwutlenku węgla i metanu, bo wtedy innych zjawisk nie było. Otóż, żeby udowodnić to, co powiedział Rudiman, porównał przebiegi tych dwóch, albo nawet i trzech trajektorii dwutlenku węgla, metanu i temperatury tego ostatniego okresu holoceńskiego z tym, jak to przebiegało w innych tego rodzaju glacjałach, interglacjałach. I to jest taki wykres. Te czerwone znaki określają to, co dotyczy holocenu. To jest okres od 10 tysięcy lat. Niebieska linia to jest średnie dla okresów, do podobnych przemian, prawda, po zlodowaceniu, które miały miejsce poprzednio i zostały nałożone na taki sam odcinek czasowy, czyli to powiedzmy na 10 tysięcy lat takiego przebiegu. No i zdaniem tych autorów tutaj widać dość wyraźnie, to jest jeszcze taki przedział mówiący o tym, na ile my możemy tego być pewni, prawda, to jest taka miara wiarygodności tej wypadkowej średniej. Otóż widać, że tutaj te kilka tysięcy lat temu to, co się działo w holocenie, było zupełnie inne niż w innych tam kilkunastu okresach, dla których to porównywano. To jest zmiana zawartości metanu i zmiana zawartości dwutlenku węgla. Metanu zaczęła się później, dwutlenku węgla zaczęła się wcześniej, jakieś 7 tysięcy lat temu. Jeżeli się popatrzy na te wskaźniki, z których można wnioskować o zmianach klimatu, to są izotopy tlenu i wodoru, nam o tym mówią, zawarte też w tym powietrzu uwięzionym w lodzie, to tu jest znowu tego typu sytuacja, że przez te same 10 tysięcy lat takiego przejścia od zlodowacenia do ocieplenia, od ocieplenia do zlodowacenia, przebieg w większości tych badanych okresów był taki, a dla holocenu wręcz przeciwnie, prawda? Temperatura albo się utrzymywała, albo szła w kierunku dodatnim. Ci autorzy sądzą, że jest to skutek tego, że zaczęło się rolnictwo, zaczęła się zmiana użytkowania gruntów, zaczęło się uwalnianie większej ilości dwutlenku węgla. No i pokazuje na podstawie różnych danych archeologicznych, że mniej więcej 12 tysięcy lat temu, są te żółte znaki na mapie, już rolnictwo było w wielu miejscach, a 8 do 4 tysięcy lat temu jeszcze było w wielu innych, więc tak się działo. Na obszarze Azji, zwłaszcza Chin, od mniej więcej 5 tysięcy lat bardzo intensywnie rozprzestrzeniały się uprawy ryżu i to takie nawadniane uprawy ryżu, które
mają wpływ na wydzielanie metanu. I okazuje się, że jeżeli oszacować, ile było tych pól uprawnych, to się da zrobić metodami archeologicznymi, no i częściowo z danych historycznych, można oszacować, ile było tych pól. Wiadomo mniej więcej, ile takie pole netto może produkować metanu. Można wobec tego zasymulować, jaka była produkcja metanu przez ostatnie 6 tysięcy lat. Wygląda na to, że ona dość dokładnie się zgadza z danymi pomiarowymi, które były w tych pęcherzykach powietrza z lodu. Więc tutaj jest jakby potwierdzenie kolejne tego, co mówił Rudiman. On zresztą również sprawdzał, czy te dane orbitalne dla tego okresu holocyńskiego przewidywałyby rzeczywiście spadek temperatury, no i rzeczywiście tak jest, a temperatura nie spadła. Tak samo hodowla się zaczęła no mniej więcej 10 tysięcy lat temu, są pierwsze ślady udomowienia zwierząt i coraz więcej w następnych okresach. W wielu miejscach na świecie, najlepiej to znamy z Europy, nastąpiło bardzo wcześnie wylesienie. Europa była kontynentem w znacznej mierze pokrytym lasem. I z danych palinologicznych, czyli pyłku, który jest zachowany w osadach, można odgadywać, jaki był skład roślinności. No i tutaj są takie oszacowania takich leśnych, półotwartych albo otwartych zbiorowisk roślinnych. Czas płynie w tą stronę i widać, że to przechodzi od tych 9 tysięcy lat. Przechodzi dosyć wcześnie, zaczął się spadek tej proporcji lasów w stosunku do otwartych i półotwartych zbiorowisk. Podobne dane uzyskano również dla Chin, zwłaszcza dla ostatnich 6 tysięcy lat. Dało się sprawdzić, że w takich miejscach w Europie jak współczesna Wielka Brytania czy Francja, ten stan deforestacji, jaki jest obecnie, osiągnięto już ponad 2000 lat temu. Czyli to były dość wczesne zjawiska, a deforestacja zawsze wiąże się z uwolnieniem dwutlenku węgla. Dlatego, że ten las, którego nie ma, to on zamienia się właśnie w dwutlenek węgla. Dobrze, ale ta grupa, o której mówiłem, pod kierunkiem pana profesora Zalasiewicza, szuka konkretnych sygnałów, którymi by można było ten antropocen oddzielić. Bo to, co się działo, to pokazywałem do tej pory, są zjawiska, które się dzieją w jakiś ciągły sposób. No wobec tego, jakie tutaj przychodziły im do głowy rzeczy? No przecież skały osadowe się zmieniają. Tak? Nagle się okazuje, że mamy mnóstwo minerałów, których dawniej nie było, bo to są przez człowieka produkowane związki, i skał, których dawniej nie było, bo cement czy beton to jest skała. Plastik, wszystkiego rodzaju tworzywa sztuczne. Dalej, to czego poszukuje geolog albo paleontolog, żeby pokazać, kiedy się jakiś okres zaczyna albo kończy, paleontologia, poszukiwanie skamieniałości. Tak? Są pewne sygnały, że pewnych taksonów zabrakło, ale inne z kolei są nadreprezentowane. Można szukać również takich geochemicznych sygnałów, pierwiastków śladowych, na przykład śladów pierwiastków, które są promieniotwórcze. No, beton się dobrze sprawdza. Podobnośmy wyprodukowali 500 000 000 ton betonu, co by znaczyło, że na 1 m² powierzchni Ziemi przypada kilogram. To jest niezła działalność skałotwórcza, jak na działanie skorupy ziemskiej. Plastik okazał się być bardzo charakterystyczny, mianowicie, ale to od połowy XX wieku mniej więcej bardzo silnie wzrosła jego produkcja. Ten plastik przedostaje się wszędzie, te resztki tworzyw sztucznych. One nawet przechodzą w takie mikrostruktury, taki mikroplastik, który jest roznoszony przez takie, na przykład przez prądy morskie. Osada się w osadach, jest tam rozpoznawalny i może być bardzo trwały w tych osadach. Czyli może być za te ileś tam tysięcy lat kolejny paleontolog, który będzie szukał jakichś znalezisk, że zidentyfikuje, o to już był antropocen, bo w osadach skalnych mamy te resztki tych plastików. Tutaj Zalasiewicz między innymi pokazuje wykładniczy wzrost tego ilości produkowanych tworzyw sztucznych od mniej więcej lat 50.
Tutaj z temu towarzyszą takie zmiany, że nagle się zaczął akumulować ten plastik w naturalnych środowiskach, potem zaczęły się problemy z zakłóceniami funkcjonowania ekosystemu, potem zaczęły się problemy ze zdrowiem ludzkim, potem wprowadzono prawne przepisy, żeby trochę to regulować, przede wszystkim recykling tych plastików. Ale mimo to one w tej chwili stanowią w skali globalnej pewien sygnał tego, co się dzieje. Mianowicie jak się opatrzy na zawartość tych mikroplastików, które są na powierzchni oceanów, można je wykryć, to one mają charakterystyczny rozkład stężeń. Tutaj mamy prądy morskie, które kręcą się zgodnie z wskazówkami zegara na północnej półkuli i odwrotnie na drugiej półkuli. I w środku, gdzie jest obszar, który nie płynie, tak, dookoła te prądy płyną, gromadzą się te dużej ilości tych resztek, tych plastików. Dalej, zanik taksonów, o którym mówiłem, no, w fosyliach nie będzie kości pewnych, tak? No, to takim charakterystycznym zjawiskiem była eksterminacja megafauny. To się była ta megafauna na Ziemi wtedy, kiedy człowiek zaczął kolonizować nowe obszary i zaraz znikała, jak się tylko człowiek pojawił. To najbardziej charakterystyczny moment to jest to, co się działo w Ameryce Północnej. My wiemy dość dokładnie, kiedy człowiek zaczął podbijać Amerykę Północną. Tutaj było umożliwione przejście przez lądolód północnoamerykański. Otworzył się taki korytarz 12 tysięcy lat temu. Nie było cieśniny Beringa, tylko był przesmyk lądowy i tędy z Azji populacje ludzi z tak zwanej kultury Klowis przeszli tutaj i tutaj stali coś w rodzaju raju. Mianowicie sawanny otwarte, na których było mnóstwo zwierzyny, która w ogóle nie zdawała sobie sprawy, z jakim drapieżnikiem ma do czynienia, jak się człowiek pojawił. Czyli można było bardzo łatwo ręcznie zdobywać tutaj wartościowe pożywienie. W ciągu 2000 lat zaledwie ludzie doszli aż do czubka południowej Ameryki i po drodze, jak się pojawiali, znikały wielkie ssaki. No, tu jest taki przykład. 12 tysięcy lat temu skończyły się mamuty, skończyły się konie. Konie były w naturalnym składnikiem fauny Ameryki, zanim drugi raz je przywieziono z Europy później. Bizony miały duże liczebności, a potem resztki zostały. Jeleniowate miały też więcej przedstawicieli, a potem się pojawiły łosie, które przedtem sobie gorzej radziły, albo przyszły z Azji, no i pojawił się człowiek, prawda? Więc to datowanie się tutaj dość dokładnie zgadza. No jest w tej chwili taki postulat, że być może w tej chwili mamy na większą skalę eksterminację gatunków, być może mamy kolejne wielkie wymieranie. My z danych paleontologicznych wiemy, że były takie momenty w historii Ziemi, kiedy dość gwałtownie liczba taksonów spadała, czasami bardzo głęboko, no ale już po jakichś 10, kilkunastu milionach lat to wracało do normy, czyli to nie są rzeczy, które ogólnie to liczba taksonów na Ziemi różnych organizmów rośnie, raczej wykładniczo. No ale teraz znowu być może jest groźne kolejne załamanie. No ale to nie tylko chodzi o to, że pewne taksony znikają. Są takie taksony, które stają się nagle bardzo liczne i które później w tych fosyliach, które będą znajdywali ci nasi potomni paleontolodzy, nagle znajdą, że był taki okres, kiedy dominujące gatunki, które zostawiały kości na Ziemi, to był jakiś, prawda, gatunek z rodzaju homo i kura domowa. Tak? My wiemy w tej chwili, że współczesna populacja ludzka to jest 1/3 biomasy wszystkich kręgowców, które żyją w tej chwili na tej planecie, ale z tych pozostałych 2/3 większość stanowią kręgowce, które człowiek hoduje, a nie te dzikie, które człowiek zastał te kilkanaście tysięcy lat temu. My rocznie pozyskujemy 60 miliardów kur i rozrzucamy te kości, tak? Część tych kości idzie do recyklingu, ale na pewno sporo się zachowa gdzieś na jakichś wysypiskach, także przyszli paleontolodzy, będą mówili, no tak, kiedyś były dinozaury, tak teraz mamy, prawda, epokę kury domowej. Kury to też dinozaury, jak Państwo wiecie. Dalej, ten pomysł z pierwiastkami śladowymi. Tu jest też bardzo charakterystyczna rzecz, mianowicie w momencie, kiedy człowiek w swojej dużej liczebności używa paliwa pochodzenia roślinnego, to ten materiał roślinny zawiera węgiel zubożony
albo inaczej, wzbogacony w jego izotop 12, a zubożony w izotop 13. Czyli sadza, która powstaje na skutek niekompletnego spalenia paliwa pochodzenia roślinnego, ma charakterystyczny skład izotopowy. I to jest coś, co w tej chwili ma miejsce. Czyli tam, gdzie mamy osady zawierające sadzę z paliw różnych, wiadomo, że to są osady pochodzące ze spalania materiałów pochodzenia roślinnego, w tym również kopalnych paliw, które są właśnie takiego pochodzenia. Ale co jeszcze bardziej jest charakterystyczne, to są pierwiastki, które człowiek sam wyprodukował przy pomocy eksplozji jądrowych. W ciągu okresu około 50 lat, od 1945 roku do końca lat 90. było 500 eksplozji jądrowych mniej więcej, które wyprodukowały znaczną ilość pierwiastków, znaczy rozprzestrzeniły znaczną ilość pierwiastków. I wszystkie te rzeczy, o których do tej pory mówiłem, a te rozprzestrzenie tych pierwiastków przede wszystkim, mają zasięg globalny. Znaczy my na Antarktydzie znajdujemy ślady tego, co się działo zupełnie gdzie indziej. I to jest dobry sygnał dla geologów, że coś na całej planecie się działo, wobec tego mamy powód, żeby jakiś tam okres wyodrębnić. Wiemy też, że zmieniał się bilans węgla w atmosferze, że na skutek właśnie spalania tych fosylnych paliw przez człowieka i deforestacji ilość dwutlenku węgla w atmosferze rośnie. Ona częściowo jest kompensowana przez zwiększone pobieranie przez ocean i przez lądowe ekosystemy, no ale część stanowi wzbogacenie atmosfery. I to jest coś, co też jest takim sygnałem tego, co się w skali globalnej dzieje i też bardziej od tych ostatnich kilkudziesięciu lat. Ostateczną decyzję, jaką podjęła ta komisja, było to, żeby nadać rangę epoki temu okresowi i zacząć go w roku pańskim 1950. I właśnie w tym październikowym numerze Świata Nauki Zalasiewicz dał taką mapę, z której widać, że tam zawartość plastik to się rzeczywiście zaczęło w latach 50., że beton też w tamtych czasach zaczął silnie rosnąć, ale to są wypowiednicze krzywe. Tutaj takiego progu wyraźnego może nie ma. Sadza no, była dawno, bo palenie paliwami roślinnymi to się zaczęło te 1,5 miliona lat temu, prawda? Tylko z różną intensywnością, ale tutaj przyspieszyło. No a coś, co się zaczęło bardzo w charakterystycznym momencie, te wprowadzenie do obiegu tych pierwiastków promieniotwórczych z wybuchów jądrowych, no to właśnie miało miejsce wtedy. Inne jeszcze składniki, dwutlenek węgla, no on rośnie stopniowo w skali w funkcji wykładniczej, więc takiego progu konkretnego tutaj nie ma. Metan podobnie, tlenki azotu, no też, ale w każdym razie możemy się umówić, że od pewnego poziomu będziemy doliczyli jako sygnał początku antropocenu. Więc cóż jest ten antropocen wobec tego? Wygodne pojęcie do porozumiewania się, ale trochę wyraz megalomanii ludzkiej, bo dotyczy kilkudziesięciu lat zmian, które dla nas są istotne, ale z punktu widzenia funkcjonowania biosfery mogą być epizodem, po którym dużego śladu nie zostanie. Ale dla nas są bardzo ważne wnioski, które nie są nowe dla nauki. Pojawienie się tego pojęcia antropocen to nie było odkrycie naukowe, to było sformułowanie pewnych wniosków. Więc po pierwsze i upowszechnienie tych wniosków o globalnej integracji biosfery, że wszystkie organizmy ze sobą są w jakiś sposób powiązane i że są zjawiska, które nie są lokalne, że są zjawiska, które dotyczą całej biosfery równocześnie i bardzo szybko się tutaj następuje interakcja. I że pojedyncze gatunki mogą mieć wielki wpływ, a w każdym razie grupy organizmów mogą mieć wielki wpływ na to, jak funkcjonuje cała biosfera. Nie tylko wydarzenia typu uderzenie meteoroidą albo gigantyczny wulkanizm, co powodowało różne zmiany w biosferze w swoim czasie, ale nawet funkcjonowanie jakiegoś konkretnego gatunku to może zmienić. I to oczywiście jest inspiracja dla dalszych badań. To trochę przypomina sytuację z wylansowaną w 80-tych latach XX wieku tak zwaną hipotezą Gaii. To był taki pomysł, który był z gruntu fałszywą hipotezą, teorią naukową. Ona była błędna, ale miała wielki pozytywny wpływ na rozwój nauki, ponieważ
zainspirowała ludzi do robienia rzetelnych badań. Tutaj jest też tego typu sytuacja. Taka dziedzina, która się po angielsku nazywa Earth System Science, czyli to jest taka ekologia globalna, powiedzmy, czy biogeochemia, czy to jest, dotyczy funkcjonowania całej biosfery jako zintegrowanego systemu. Ale coś więcej tu chciałem jeszcze powiedzieć. To jest inspiracja do pewnego nowego obszaru badań ewolucyjnych. No i również to jest uświadomienie społeczeństwu, że jest pewne zagrożenie dla naszej cywilizacji. To już jest poza obszarem nauki, to uświadomienie tego i skłonienie do pewnych działań. No więc jakie są te zagrożenia i jak ich uniknąć? To się pojawia, właśnie ten film, który pokazywałem, ten bardzo dużo tej takiej pozanaukowej działalności artystycznej i społecznej wynika z pewnych źle sprecyzowanych lęków. To są lęki, które powodują reakcje psychologiczne, ale które nie są być może całkiem dobrze uzasadnione. Jest to, że pojawia się taki konkretny termin śmierć natury. Tak? No, natury to my nie uśmiercimy. My nie potrafimy na razie wysterylizować strzykawki, więc z planetą to sobie nie damy rady. Ale ten lęk, że być może chodzi o tą naturę, która nas dotyczy, tak? O nasze środowisko. No i mamy pewne nadzieje, że rozwój technologii umożliwi sterowanie biosferą i że sobie z tym damy radę. No, próbuje się formułować, jakie parametry powinny mieć procesy w biosferze, żebyśmy się czuli bezpiecznie. To nazwano planetary boundaries. To jest znowu coś takiego, co zawiera pewną megalomanię, bo dla biosfery to te parametry nie są ważne, ona sobie poradzi. Natomiast te parametry są ważne dla ludzkiej populacji. No to powiedzmy, żeby zmiana klimatu na skutek zmian zawartości dwutlenku węgla nie następowała, to lepiej by się było trzymać wartości 350 ppm, a jużśmy to przekroczyli. Że różnorodność spada być może w tempie 10 gatunków na milion gatunków na rok. Znaczy, że gdyby spadała o tyle, to byłaby kompensowana specjacją, czy powstawanie nowych gatunków, a jest więcej niż 100 podobno. W geochemii wiązanie azotu z atmosfery i wpuszczanie go w inne obiegi już przekroczyło to, co niektórzy sądzą, że jest bezpieczną granicą. No i tak dalej. Możemy takie rzeczy formułować. No i co dalej? Jak sobie z tym poradzić? No liczymy na technologię. Wiemy, że nauki ścisłe, inżynierskie i również na bazie nauk podstawowych pozwalają na ogromny postęp, że może sobie damy radę z recyklingiem, z energią, z źródłami energii, z zanieczyszczeniami i tak dalej. No, jest jeszcze problem z ekonomią. Tak? My wiemy, że te technologie wszystkie możemy wdrożyć, jeżeli nas będzie na to stać. Jeżeli nasza gospodarka nie będzie skierowana na inne cele niż zachowanie przyjaznego człowiekowi środowiska. No, to się wiąże z polityką wobec tego. Tak? No to musimy się jakoś ze sobą porozumiewać, żeby nasi politycy tą ekonomię w jakiś sposób tutaj regulowali. No i tutaj wchodzi problem biologiczny. Mianowicie wchodzi problem, który można nazwać naturą ludzką, którą odziedziczyliśmy po tym Homo ergaster, Homo heidelbergensis. Trochę mamy też jeszcze tutaj przyczynków od Neandertalczyka i Denisowiana, mamy taką naturę, jakąśmy odziedziczyli. To, co jest nam potrzebne, to jest pewien rodzaj solidarności w skali globalnej, bo my już wiemy, że to, co się dzieje, to nie są zjawiska lokalne, to są zjawiska globalne. Ale problem polega na tym, że to, co mamy odziedziczone po tych naszych przodkach, to jest solidarność plemienna. To jest solidarność, która, znaczy mechanizmy psychologiczne związane z funkcjonowaniem, z neurologią naszego mózgu, zafiksowane genetycznie, wyewoluowały w warunkach, kiedy nasi przodkowie żyli w niewielkich grupach, które w jakiś sposób ze sobą konkurowały i nie zmieniały środowiska całej planety równocześnie, prawda? Nie zmieniały warunków funkcjonowania na całej planecie równocześnie. No i te zjawiska, które występowały wtedy, my możemy obserwować do tej pory, ja tutaj robię takie porównanie, no jeszcze współcześnie żyjący Papuasi, które trochę przypominają to, co prawdopodobnie było w neolicie, w jakiś tam sposób popisują się różnymi swoimi symbolicznymi
cechami, my też się popisujemy w ten sposób. Tak? Mamy potrzebę pewnego rodzaju kulturowego symbolu dominacji. Tak? To nie jest biologiczny symbol dominacji, to jest kulturowy symbol dominacji. To nam przeszkadza na przykład w oszczędnościach energetycznych, bo im mniej zużywa energii samochód, na tym większy sobie możemy pozwolić, tak? I szybszy. Mamy, w neolicie była potrzeba ekspresji pewnej, że trzeba było coś dookoła siebie na ścianie namalować, to nie minęło, prawda? Mamy prawdopodobnie, ja w tej chwili, to wygląda zabawnie, ale ja mówię na serio. To znaczy mamy takie spontaniczne skłonności do wykonywania pewnych czynności, które zapewne są generowane przez takie nasze dziedziczne skłonności. No, wojownicy, którzy muszą się w jakiś sposób wyróżniać i różnić od innych wojowników, czy też no, już możemy popatrzeć na bardziej współczesne wojsko, to wszystko razem jest niesamowicie jednorodne. Znaczy, nasz gatunek zachowuje się, wszystko jedno, jakiej kulturze mówimy, pod wieloma względami identycznie. I to stanowi pewien problem. Dlatego, że nasza ewolucja naszego gatunku wyposażyła nas w bardzo skuteczne działania instynktowne, oparte o emocje, które są do tej pory w wielu dziedzinach bardzo skuteczne. I my sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, że tak się dzieje, ale jest coraz większa literatura, która pokazuje, do jakiego stopnia my zależymy od naszych odruchów. Ale równocześnie mamy ewolucję kulturową. Ta ewolucja kulturowa też jest oparta o wyposażenie takie no, neurologiczne, które je umożliwia. Nie chcę to w tej chwili wchodzić. Tutaj chodzi prawdopodobnie o dobór, który troszkę inaczej wygląda niż taki no, fundamentalny dobór indywidualny. Dałem grupowy w cudzysłowie, dlatego że to pojęcie dobór grupowy no, jest dość zawiłe, dość kontrowersyjne i nie chcę tego tutaj w całości omawiać. Natomiast chodzi głównie o to, że u wielu gatunków to w jakimś stopniu występuje, ale u człowieka to jest szczególnie ważne, jak mówimy o tej solidarności. Chodzi o to, żeby mieć takie wrodzone, intuicyjne i jakoś uzasadnione spontanicznymi reakcjami cechy, które pozwalają działać na rzecz grupy, a nie na rzecz samego siebie. Dobór naturalny premiuje z definicji no, wzrost dostosowania danego osobnika, takie cechy, które pozwalają mu rozprzestrzenić jego własny genotyp. Tutaj chodzi o bardziej skomplikowane zjawiska. To jest coś, przed czym stoi jeszcze biologia ewolucyjna. Tutaj się w tej chwili chyba rysuje bardzo silny rozwój, bo zarówno neurobiologia, jak i biologia ewolucyjna wkracza w tą dziedzinę. W każdym razie możemy powiedzieć tak, że ta identyfikacja z grupą, dla której można się poświęcić po to, żeby nasze potomstwo miało lepiej w sumie, tak? To jest tak dobór naturalny, tego wymaga. To, cośmy odziedziczyli w naszych przodkach, dość dobrze działa w małych grupach. Znacznie trudniej w dużych grupach i tutaj bardzo duży wpływ mają już te nakładki kulturowe, które temperują nasze odruchy takie spontaniczne. Natomiast w skali globalnej, jak do tej pory, to chyba zawodzi. Wobec tego popatrzmy teraz jeszcze raz na tą historię naszej planety. To, co człowiekowi jako gatunkowi, jako populacji na całej Ziemi uda się albo nie uda, na dalsze funkcjonowanie biosfery wpływu większego mieć nie będzie. Ta biosfera pójdzie dalej, ten fanerozoik pójdzie dalej, będzie się zmieniał, bo może będą jakieś wydarzenia zewnętrzne. Natomiast czy ten antropocen, ten moment, któryśmy zidentyfikowali tych zmian, to jest początek, czy to jest koniec naszej historii, no to dopiero zobaczymy. Dziękuję bardzo. Mm-hmm.